Agata Rubik wymownie odpowiada na o przyjaźń w showbiznesie. Agata Rubik coraz lepiej odnajduje się w influencerskim świecie, co usiłuje udowadniać na każdym kroku. Żona słynnego dyrygenta ochoczo dzieli się z obserwatorami codziennymi zmaganiami i luksusowymi podróżami. Nie brakuje także dyskusji z dociekliwymi followersami. Tylko na pudelku, Piotr Rubik chwali się luksusami podczas podróży z Australii. Fani pytają, to ze zbiórki na płytę. Mamy odpowiedź. Pod koniec ubiegłego roku dość sporo mówiło się o niezręcznej sytuacji na linii Agata Rubik, Zofia Zborowska. Celebrytki swego czasu chętnie dzieliły się zdjęciami ze wspólnych obiadków, wypadów na kawę czy wieczorów filmowych z winem. Nie brakowało wzajemnych komplementów i spotkań w szerszym gronie celebryckich psiłek. Sytuacja musiała się diametralnie zmienić, co zauważyli czujni internauci. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Gdy obserwatorzy Agaty i Zofii dostrzegli, że celebrytki zaprzestały dokumentowania swoich koleżeńskich poczynań, postanowili zapytać o stan rzeczy same zainteresowane. Rubik milczała, natomiast Zborowska wyjątkowo bezpośrednio odpowiedziała fance, że Agata nigdy nie była i nigdy nie będzie jej przyjaciółką. Internauci byli nieco skonsternowani. Zofia Zborowska pozdrawia Agatę Rubik, nigdy nie była moją przyjaciółką. I nigdy nie będzie. Zapomniała o tych zdjęciach. Żona Piotra Rubika nie ustosunkowała się oficjalnie do internetowej dramy. Jednak przy okazji ostatniego kuja, jeden z obserwatorów zapytał ją o to, czy wierzy w przyjaźń w showbiznesie i czy jest ona w ogóle możliwa. Agata postanowiła odpowiedzieć i nie ukrywała, że trudno nawiązać tak silne więzi wśród celebrytów. Zaznaczyła też, że jej BFF, najlepszym przyjacielem na zawsze, jest mąż. Nie ma znaczenia, czy to showbiznes, czy nie, choć w showbiznesie większość osób jest mocno skoncentrowanych na sobie. Dla mnie przyjaciel to przede wszystkim taka osoba, która o tobie myśli, nie ocenia. Nie zakłada złych intencji i rozmawia, kiedy coś się dzieje. Po prostu, faktycznie lubi. Takich osób jest cholernie mało, podkreśliła Rubik. Myślicie, że pisząc to, miała kogoś konkretnego na myśli?